Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na pierwszej audycji ze studia w Łodzi. Zaraz przedstawię swojego gościa. Proszę wybaczyć mi wszelkie niedociągłości, wszelkie usterki techniczne. Robię to pierwszy raz. A wiadomo, pierwsze koty za płoty. Moim gościem jest pan profesor Ryszard Maklikowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Rysiek się zaraz przedstawi. My jesteśmy na ty, więc nie będziemy tak się bawić tak tego. Będziemy. Musicie Państwo zjeść te gadające głowy, z którym chciałem w ogóle porozmawiać na temat tego, co ja zawsze mówię o synkretyzmie służb i świata naukowego, czyli o jakim połączeniu praktyki i teorii. Ryszard, przedstaw się Państwu. Ja jestem pracownikiem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, aktualnie prodziekanem do spraw nauki i współpracy międzynarodowej i głównym moim polem zainteresowania w ramach tego, co robię na uniwersytecie, są zagadnienia związane z tak zwaną przemocą polityczną, terroryzmem, ale też ogólnie konfliktami, także między innymi konfliktami zbrojnymi. Właśnie, ja powiem Państwu również, że Ryszard jest jednym z niewielu naukowców w Polsce, których cenię. Ryszard jest... Ty jesteś socjologiem w ogóle chyba, prawda? Znaczy, ta moja kariera, że tak powiem, naukowa, w sensie zdobywania kolejnych stopni, była związana z socjologią. Natomiast już od jakiegoś czasu nie jestem socjologiem w sensie publikowania tekstów stricte socjologicznych, czy jak w tej chwili jest strasznie na czasie przypisywania się do dyscypliny. Także, no można powiedzieć, byłem socjologiem i ta socjologia wciąż jest mi bliska, natomiast nie jestem czynnym socjologiem w sensie naukowym. Ale prowadzisz badania na temat w ogóle służb, terroryzmu, różnych rzeczy, tak, to związanych raczej z tym. Tak, no mnie interesują dwie rzeczy. Jedna to jest kwestia związana z tym zagrożeniem, jakie niesie z sobą terroryzm, czy też no, organizacje, które odwołują się do tego typu przemocy, i reakcja państwa szeroko pojętego, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie służb specjalnych, czy też policji, czy wymiaru sprawiedliwości, dlatego że na Zachodzie to podejście jest szersze, prawda? No, mówi się tak o programach tak zwanych deradykalizacyjnych, tam się też angażuje organizacje tak jak na przykład Pomoc Społeczna w Wielkiej Brytanii, to jest szczególnie widoczne, więc ogólnie państwo, a terroryzm. Jakby. No właśnie, i o tym sobie chwileczkę pogadamy, bo dlatego, że ja cały czas boleję nad tym, że u nas ten świat naukowy sobie, służby są zamknięte, chociaż to się zmienia, do czego pewnie dojdziemy, służby są zamknięte i uważają, że tylko one mają rację. My z kolei świat naukowy traktuje trochę również te służby trochę tak z przymrużeniem oka czasami bądź też opiera się na jakichś zupełnie dziwnych rzeczach. To nie jest tak jak na przykład w Anglii, Rosji. Jako przykład podamy Rosji. Tak, bo to jest taki bardzo dobry przykład no, jednoczenia wysiłku dwóch no właśnie stron, bo to jest instytut o charakterze naukowym, w którym pracują zarówno osoby, które są no, po uniwersytetach i po jakichś tam ewentualnych praktykach w różnego rodzaju instytucjach rządowych, nie tylko to muszą być zresztą służby charakteru policyjnego, czy tak zwane służby specjalne, ale również no, najczęściej emerytowani pracownicy tych służb do Rosji trafiają, analitycy głównie, ale także prawdopodobnie te osoby, które zajmują się pracą pracy. Wyjaśnij widzom, co to jest. Tak, no nazwa to jest Royal United Services Institute, to jest taka bardzo stary, no w cudzysłowie think tank o charakterze rządowym, bardzo blisko związany z brytyjskimi służbami, który powstał pod koniec XIX wieku, jedna z najstarszych takich instytucji w Europie. Ja miałem tam okazję kilkukrotnie przebywać. To jest takie forum, na którym się bardzo często spotyka właśnie świat naukowy, cywilny, nie tylko naukowy, ale i polityczny, świat cywilny ze służbami. Ja sam uczestniczyłem w Rosji w wielu też, w wielu spotkaniach dotyczących terroryzmu, gdzie widać było ewidentnie, w jaki sposób służby przekazują swoje zapotrzebowanie na badania właśnie do świata naukowego. Tak, dlatego że te perspektywy w gruncie rzeczy są komplementarne. To znaczy wiadomo, że służby interesuje detal, dlatego no, że celem służb jest no, wykrycie przestępstwa w przypadku terroryzmu, nawet zanim ono wystąpi, bo post factum to jest już jakby troszeczkę za późno i no, znalezienie tych osób, które zaangażowane są w tego typu działalność. Natomiast naukowcy mają na uwadze tak zwany szerszy obraz, ale ten szerszy obraz również jest bazuje na tych detalach, stąd też przepływ informacji powinien być dwustronny. Mówiąc w skrócie, to
Można powiedzieć, że służby oczywiście interesują się detalami, ale również szukają pewnego rodzaju schematu, ponieważ, proszę Państwa, pracuje się na schematach, tak prawdę mówiąc, takich patternach, wzorcach i nie tylko służby mogą ten wzorzec wytworzyć, ale właśnie po to zwracamy się bardzo często do świata naukowego, przynajmniej powinniśmy się zwracać, po to, aby świat naukowy ten wzorzec nam opracował. Tak, i ja miałem okazję uczestniczyć jako tak zwany ekspert zewnętrzny w takim projekcie dotyczącym tak zwanych samotnych terrorystów, czyli tego, co się potocznie, aczkolwiek moim zdaniem błędnie mianem samotnych wilków określa. I tam przy stole siedziały zarówno osoby, które zajmują się akademickim podejściem do tego zagadnienia, w tym także między innymi badaniami na ten temat, dlatego że takie badania się prowadzi, to wręcz badania w kontakcie z terrorystami, bo to też jest możliwe, chociaż wymaga pewnego rodzaju zachodu. A z drugiej strony siedzieli oficerowie policji, special branch służby MI5, bo ona jest tym głównym, tym krajowym służbą, która interesuje się tym problemem. Byli też oficerowie wysyłani, czy to policji, czy służb, z krajów Unii Europejskiej, bo to był międzynarodowy projekt, także wymieniali swoje doświadczenia, przyjechali między innymi Norwegowie, Litwin był również bardzo zainteresowany, Węgrzy jak zwykle, bo Węgrzy wszędzie jeżdżą. Muszę Państwu powiedzieć, że ja uczestniczyłem również w takich specjalistycznych szkoleniach i takim specjalistycznym szkoleniu organizowanym przez służby, mniej więcej dla ludzi ze służb, dotyczące na przykład zwalczania terroryzmu samobójczego. I jeden z najciekawszych wykładów był tam wykład pewnego socjologa z Oxfordu, nie Ryszarda, który przedstawiał, jakby powiedzieć, nie tyle rys psychologiczny, czyli ile socjologiczny, skąd się rekrutują ci ludzie, i to były jego badania. Ja dodam Państwu jeszcze, że w 2006 czy 2007 roku Amerykanie przez instytuty socjologiczne prowadzili badania w tak zwanych Stanach, czyli tych wszystkich Kazachstanach, Uzbekistanach. Tak, po wszystkich tych dawnych republikach właśnie, związkowych. Tak, i badania były generalnie zatytułowane zastępowaniem komunizmu, ideologii komunistycznej przez ortodoksyjny islam. Tak, bo tam wszedł w tą próżnię, właśnie, która się wytworzyła. Tą próżnię ideologiczną. I oczywiście były to badania naukowe, ale zwracano się również do ludzi ze służb, i robiono to oczywiście dla określonych służb. Dobrze, nie będę tutaj mówił, jak zareagowała Agencja Wywiadu, bo to nie ma sensu, ale przejdziemy do tego. Jak to wygląda u nas? U nas to, tak jak zauważyłeś, to się zmienia i to się zmienia dość zasadniczo, dlatego że ja mam prawie 20-letnie doświadczenie zainteresowana tą tematyką, i około 18 mniej więcej lat, kiedy zajmuję się tym jako główne moje pole badawcze tak naprawdę po napisaniu tak zwanej książki habilitacyjnej. I oczywiście na początku wtedy jako młody doktor, ja mówię o latach 2004, 2005, 2006, miałem wtedy okazję być kierownikiem takiego młodego zespołu badawczego, ludzi, których znałem i zgromadziłem jak gdyby wokół siebie w jednej z łódzkich prywatnych szkół, zawołaliśmy takie centrum ze zgodą ówczesnego rektora tej szkoły i rozpoczęliśmy różnego rodzaju działania, między innymi wyprodukowaliśmy taki raport o zagrożeniu terrorystycznym w Polsce, to był pierwszy raport, on jest w dalszym ciągu gdzieś tam na obrzeżach internetu funkcjonuje, bo internet nie zapomina. I kontynuowaliśmy naszą działalność w 2006-2007 roku, także do 2008 roku ten raport był jak gdyby dopisywany, poszczególne aneksy na bazie tego, co się działo wtedy, a działo się wtedy dużo, bo to były przecież te lata, kiedy jeszcze Al-Kaida szalała po Europie, potem ta przerwa nastąpiła chwilę później, krótka. I myśmy postanowili, żeby to nie była tak sobie a muzeum, wysłaliśmy ten nasz raport w kopertach do wszystkich instytucji rządowych, które to był listopad 2005 roku, niemalże dokładnie 13 lat temu. Oczywiście reakcja była milczenie, tak jak można się było zresztą spodziewać. Dwa listy takie otrzymałem od ówczesnych WSI jeszcze istniejących i Agencji Wywiadu, że bardzo dziękuję, znaczy jednozdaniowe takie, że dziękuję bardzo za przesłanie i otrzymaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem akcja jakby przedstawiła się mniej więcej na wiosnę następnego roku, kiedy otrzymałem kontakt od pracownika łódzkiej delegatury ABW, że chciałby się z nami spotkać. Ja go oczywiście zaprosiłem w mury uczelni, z kolegą przyjąłem w murach uczelni.
I tam reakcja była tego typu, no tego, zostaliśmy zarzuceni pytaniami, dlaczego się w ogóle interesujemy taką tematyką, no bo wolność naukowa, dlaczego, skąd bierzemy informacje, no my pracowaliśmy tylko i wyłącznie na źródłach otwartych, no między innymi takie byśmy tam w raporcie umieścili, że tam zdanie ministra spraw wewnętrznych Niemiec jest coś tam, już w tej chwili nie pamiętam co. No i było takie pytanie, skąd my wiemy, co minister spraw wewnętrznych Niemiec powiedział, no a myśmy wiedzieliśmy, bo dał wywiad do Szpigla, więc i my ten wywiad przeczytaliśmy po prostu. Także tego typu sytuacje były no, na zasadzie takiej jakby no, sprawdzania, czy my nie jesteśmy jakąś taką, nie wiem, no, grupą ludzi, którzy, no nie daj Boże, by jakąś tam, nie wiem, konkurencyjne wizje zjawiska chcieli przedstawić. Tajną konkurencyjną agencję wywiadu, tak, czy tajną konkurencyjną. Tak, co było oczywiście kompletnym absurdem, no bo to była instytucja naukowa, która pracuje na źródłach otwartych, z tym, że no, głównie zagranicznych, bo tak naprawdę myśmy no, znali języki, więc mieliśmy dostęp do tych źródeł, jeździliśmy na konferencje, więc na tych konferencjach spotykaliśmy z kolei oficerów często służb zewnętrznych, którzy tam wiadomo, no, pewnych rzeczy nie mówią, ale jakieś tam informacje jednak opinii publicznej udzielają. I w związku z tym tworzyliśmy sobie taki całościowy obraz. Myśmy wtedy jako pierwsza instytucja w Polsce postulowali wprowadzenie ustawy antyterrorystycznej, bo uważaliśmy, że rosnące zagrożenie w perspektywie czasowej skłoni państwo do tego typu reakcji. Wtedy no, reakcja państwa była tego typu, że była taka konferencja w Emowie pod tytułem czy ustawa antyterrorystyczna jest w Polsce potrzebna pod auspicjami ABW i jak gdyby no, brak było konkluzji pozytywnej, w sensie takim, że ta konferencja się zakończyła takim konkluzją, że nie wiadomo, czy jest potrzebna, ale raczej może chyba nie. No jak wiemy, że tak powiem, życie tylko jakąś dekadę później potwierdziło, że mieliśmy rację, bo ta ustawa w końcu w 2016 roku została przyjęta. Także 2001, znaczy 11 września zmienił prawie wszystko na świecie w tym momencie. I muszę powiedzieć, że sam byłem świadkiem, jak i Amerykanie w jakiś sposób dyscyplinowali w cudzysłowie swoje służby, których każda była zamkniętym królestwem. Zamkniętym tak, królestwem system. I wpuszczali, bądź nie wpuszczali naukowców, nie naukowców, ale proszę Państwa, świat naukowy jest w służbach, zawsze będzie obecny, bo sama interpretacja zdjęć, które NSA tam gdzieś znajdzie, czy fotoskopia i tak dalej, wymaga nie jakiegoś przeszkolonego oficera, ale działania osoby, tak, metodologii naukowej osoby, która po prostu przygotowana, która prowadzi badania naukowe, to jest normalne. I tutaj muszę powiedzieć, że myśmy na początku lat 90. w UOP-ie też chcieli coś takiego zrobić, też zaprosić, była taka jedna impreza naukowa, impreza w cudzysłowie naukowa, którą dotycząca rozwoju czy zmian w krajach postradzieckich, postsowieckich, którą zorganizował świat naukowy, zorganizował chyba pan ewentualnie. Chyba pan zorganizował trochę pod naszymi auspicjami, znaczy tutaj konkretnie kontrwywiadu w tym momencie. Niestety nie było to kontynuowane, chociaż było bardzo ciekawe, przyjechali różni ludzie, i naukowcy, i nie tylko naukowcy, co nas bardzo interesowało w tym momencie, bo to z tego typu rzeczy. Takie rzeczy się na świecie naprawdę organizuje. Dobrze. Ja może powiem, co się zmieniło, dlatego że ta pierwsza dekada lat 2001, od tego 11 września takiego, no to cezury do mniej więcej no, 10 lat do zabicia Bin Ladena, tak to możemy ująć, czyli ten pierwsza faza na zagrożenie ze strony Al-Kaidy, jeśli chodzi o te grupy terrorystyczne, właśnie upłynęła pod takim znakiem takiego właściwie no, nieufności, tak? No nie wiadomo właściwie, no nie są nasi, no to są naukowcy, jacyś nie wiadomo skąd się wzięli, z Księżyca, chociaż było wiadomo, że to studia nad terroryzmem to jest instytucja naukowa, która na Zachodzie ma kilkudziesięcioletnią tradycję i ten przepływ w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych ludzi w jedną i w drugą stronę był widoczny. Natomiast myślę, że jak gdyby w tej chwili, jeśli mam tak ocenić, to taką służbą, która jest najbardziej otwarta na tego typu inicjatywy, jest jednak mimo wszystko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego? Dlatego, że oni publikują ten Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to jest oczywiście pismo, które no nie ma szerokiej publiczności. Dobra, powiedz, co to jest, bo nie wszyscy to jest taki periodyk o charakterze naukowym, który no, poświęcony jest problematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa właśnie w tym wymiarze zarówno funkcjonowania służb specjalnych, jak i pewnych
konfliktów o charakterze zbrojnym, czy też tego konfliktu poniżej progu wojny, jak to się teraz ładnie nazywa. I początki tego wydawnictwa były trudne, natomiast w tej chwili kolejne numery już rzeczywiście prezentują wysoki poziom naukowy i one integrują zarówno ludzi, którzy są ze służb, nie tylko z ABW, ale także na przykład z policji, którzy mają okazję publikować, bo część pracowników tych służb zorientowała się, że po emeryturze są jeszcze na tyle młodzi, że może warto byłoby jak gdyby tą wiedzę przekazywać właśnie w formach akademickich i coraz częściej, nawiasem mówiąc, ci oficerowie przychodzą i chcą pisać na przykład doktoraty na cywilnych uczelniach, co jest takim, wydaje mi się, pozytywnym elementem. I z drugiej strony są to też pracownicy naukowi, którzy mogą opublikować. Opublikować, recenzować. To jest recenzowane oczywiście, to także jest to rzeczywiście pismo o charakterze naukowym, więc pojawienie się tego przeglądu bezpieczeństwa wewnętrznego, muszę powiedzieć, stworzyło pewnego rodzaju nową jakość. Natomiast to jest oczywiście jeszcze w tej chwili w porównaniu ze światem zachodnim zbyt mało. Tak, oczywiście, bo to jest pewnego produkt trzeba. Tak, ABW wiem, że organizuję, bo jestem zapraszany, niestety nie miałem okazji jeszcze do tej pory być na konferencje cykliczne dotyczące spraw także wywiadu i kontrwywiadu, na które zapraszam też naukowców, ludzi z ośrodków naukowych, którzy się tą tematyką zajmują. Także widać, że tam to myślenie, że trzeba się otworzyć na środowiska naukowe jest widoczne. Jak jest w innych służbach? No nie tylko, wiadomo. No tak, to jest ewentualnie również, znaczy to nie tylko na środowisko naukowe, ale generalnie na społeczeństwo. Tak, społeczeństwo. Mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą to nie tylko ABW, bo taka spółka Skarbu Państwa jak PWPW wydaje takie czasopismo Kwartalnik, Człowiek i Dokumenty. Bardzo ciekawe. Zresztą to jest trochę i tam też publikują czasami ludzie po służbach, ze służb, naukowcy na tematy takie dość ciekawe, na przykład zabezpieczenia dokumentów. Ja sam tam napisałem dwa artykuły do tego CID, Człowiek i Dokument, do tego kwartalnika na temat na przykład kłopotów z dokumentami legalizacyjnymi, czy co to są legalizacyjne dokumenty w ogóle na tej zasadzie ze względu na zabezpieczenia biometryczne. Jest tam bardzo wiele takich ciekawych rzeczy i to oczywiście są czasopisma, no periodyki unikalne, prawda, tak, bo nie można tego kupić w kiosku. Zakresie, tak, to prawda. A szkoda, bo niestety wszystkie formy czasopism na rynku, które służby specjalne czy jakieś inne poświęcone tym zagadnieniom są raczej nastawione na, moim zdaniem, lekką sensację i tak jak ja to mówię, wchodzenie przez drzwi razem z drzwiami, prawda, to jest bez sensu. Tak, no to jest też w znacznej mierze przedsięwzięcie komercyjne, prawda, które no, musi zarobić jakby w jakimś sensie na siebie, a także na pewnie jakiś tam mechanizm wpływu publikowania pewnych treści, więc wygląda to zupełnie inaczej. Także no, sprawy idą, że tak powiem, w dobrym kierunku, natomiast chyba zbyt wolno, niż to się toczy właśnie w świecie zachodnim. I powinniśmy poczekać, żeby u nas coś powstało takiego jak Rosji, takie, bo jest szereg takich. No mamy PISM, prawda, czyli ten Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych, który jak gdyby jest tym takim rządowym think tankiem i który zresztą z Rosją ma kontakty, ale to nie jest dokładnie to samo. To nie jest to samo, bo są dwa takie think tanki w Stanach Zjednoczonych. Odpowiednikiem PISM jest bardziej Chatham House, tak, prawda? Bo to jest kolejny taki, to co Ryszard mówi na temat PISM, to jest Chatham House, gdzie generalnie jest to polityka zagraniczna przede wszystkim. Bo Rosja nie tylko tym się zajmuje, bo na przykład w wielu wypadkach również pisaniem scenariuszy, do którego się naprawdę prosi różnych naukowców, oczywiście scenariuszy zagrożeń, to jest podstawa w ogóle w każdej ochronie, szczególnie w ochronie kontrwywiadowczej kraju. Dobrze, to jest prawie, że na pierwszy raz, bo jeszcze jest jeden temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, a temat jest świeży, nowy, prawda? Dlatego, że wczoraj wyczytałem w jakimś czasopiśmie, gdzieś w internecie, chyba nawet na Onecie to było, na temat projektu wspólnego wywiadu europejskiego i szkolenia przez Unię Europejską szpiegów, czyli oficerów wywiadów takich jak ja, zamiast tych szkół krajowych typu Kiejkuty. Pamiętasz, chyba półtora roku temu była taka konferencja, ja byłem na tej konferencji w Łodzi u Ciebie, tak, na wydziale i tam stanęło to. I widzę, że to znowu wraca, mimo ogromnej niechęci, jaką usłyszałem od ludzi, od różnych ludzi ze służb różnych krajów na ten temat. Co ty o tym sądzisz? Znaczy, ja myślę, że to jest jeden z takich widocznych bardzo wyraźnie wysiłków w tej chwili tworzenia takiej czapy na siłę, czyli tworzenia z Unii Europejskiej superpaństwa.
no bo tak to należy nazwać, bo to jest przecież też inicjatywa budowania tak zwanych sił zbrojnych, prawda? No oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc tak naprawdę trzeba by poznać szczegóły tych planów, żeby wiedzieć, o co chodzi. Natomiast no, inicjatywa moim zdaniem jest zdecydowana, dlatego że się chce przejąć kompetencje państw narodowych, tych suwerennych państw narodowych, które w dalszym ciągu istnieją, no bo kompetencja sił zbrojnych czy kompetencja zapewnienia bezpieczeństwa państwa, no to jest jedna z podstawowych funkcji państwa, to wszystkich studentów na politologii, na stosunkach międzynarodowych uczymy tego na pierwszym roku. Przejmowanie tego typu kompetencji na poziom, no ten supranarodowy, prawda, czyli unijny, jest takim zabieraniem kompetencji, czyli likwidowaniem no, podstaw państwa narodowego, tak? Znaczy, Rysiek, jesteś ostrożny, bo ja wręcz powiem, że to jest totalna bzdura. O ile jeszcze my jestem w stanie zrozumieć armię, przepraszam, wspólną armię ze względu na część wspólnych zagrożeń, na przykład terroryzmem. Tak. Chociaż uważam, że wystarczą NATO, jak jest NATO, i porozumienia policyjne poszczególne w zwalczaniu terroryzmu, bo to dotyczy wszystkich w tym układzie. Natomiast nie da się zrobić wspólnego europejskiego wywiadu bez narzucenia jednej dla wszystkich polityki zagranicznej, ponieważ każde państwo ma własne interesy. Tak, ale to ku temu jakby, no, no. Znaczy taka jest dalekosiężna intencja. To, że nie wyjdzie to jest prawie, niemalże pewne, niemalże tak? Pewne. Natomiast no, takie próby są, ja... Przecież generalnie rzecz biorąc, no, współpraca bilateralna służb, prawda? One się bardzo często no, opierają nogami i rękami przeciwko takiej współpracy ze względu na to, że nie chcą pewne informacji udzielać, prawda? Chcą brać to, co jest im potrzebne, natomiast nie informować o tym, co jest jak... Każdy wywiad ma jedno podstawowe zadanie, bronić własnego państwa. Tak. Przecież interes Niemiec na przykład w stosunku do Rosji, co widać po Nord Stream 2, jest zupełnie inny niż interes Polski. Więc trudno sobie wyobrazić uzgodnienie tutaj działań, jak gdyby biorąc pod uwagę rozbieżność interesów. To jest bez sensu. Poza tym to też ważne jest, kto będzie najmocniejszy w tym wywiadzie. Także, ale to jest ważne. By było wiadomo przecież. No, wiadomo, Niemcy, no, to ci, którzy Niemcy, to organizują. Niemcy, po prostu, oczywiście, ci, że tak. Znaczy, tak. Ja muszę powiedzieć, że tak wbrew pozorom to ta współpraca międzynarodowa pomiędzy służbami, czy bilateralna pomiędzy służbami, poza tymi forum jak terroryzm i tak dalej, bo to jest takie słowo klucz, ale muszę powiedzieć, że ona czasami przebiega dobrze, oczywiście, czasami źle, ale o dziwo najlepsi sojusznicy mają największe kłopoty ze współpracą. Bo na przykład w ramach jednego systemu od wielu lat, Anglicy z Francuzami tradycyjnie, ta współpraca była taka dziwna, ale Francuzi zawsze z każdym się współpracowali. No tak, trudno się dziwić. No, tam przy okazji jednych z takich no, badań nad taką komórką terrorystyczną, która działała w Londynie, no, wyszła taka sprawa takiego terrorysty, który w Londynie działał, francuskiego pochodzenia algierskiego, który uciekł do Wielkiej Brytanii, Francuzi go tam namierzyli, poprosili normalnymi, tymi oficjalnymi kanałami o że tak powiem, zwrot człowieka do Francji, bo miał tam postawione bardzo poważne zarzuty, natomiast Brytyjczycy tego nie zrobili. Ja tam doszedłem do takiego, no, jak gdyby sugestii, że istniał taki francuski dokument, który miał po prostu polegać na tym, że tego człowieka się zdejmie z ulicy, gdzie on tam był w Anglii, i przewiezie go nielegalnie do Francji, żeby go postawić przed sądem. Czyli mamy tutaj dwa kraje, które generalnie rzecz biorąc dość blisko ze sobą współpracują, mają tego typu problem na gruncie rzeczy osoby, która de facto stanowi oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno jednego, jak i drugiego kraju. W tej książce Nozilla, zabójcy w imię Republiki, jest zresztą opisane kilka takich sytuacji. Notabene zresztą zawsze tak jest, bo skandale z nagrywaniem przez Amerykanów, Brytyjczyków, czy przez Brytyjczyków kogo innego, czyli te takie kontrola wewnątrz sojuszu, bardzo często się pojawią. Dobrze, Ryszard, proszę Państwa, to była nasza pierwsza audycja. Będziemy starać się, taka trochę wstępna, bo to wprowadzająca, wymyślę dla niej jakąś nazwę i byśmy chcieli, Ryszard się zgodził, żeby tak cyklicznie opowiadać, już rozmawiać na tematy bieżące, na temat tego, co się dzieje, tych zagrożeń rzeczywistych, które są... Spróbujemy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.